W 2007 roku Naomi Klein wydała książkę pod tytułem Doktryna szoku, czyli jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne. Dziś w dobie szoku wywołanego pandemią tę strategię przejęła skrajna prawica. W Sejmie głosowane będą uchwały, które w normalnych warunkach wywołałyby opór setek tysięcy osób. Na 15 kwietnia zaplanowano obrady nad skrajnie nieetycznym projektem Kai Godek. Jego wprowadzenie spowoduje w praktyce całkowity zakaz aborcji w Polsce. Jednocześnie na tym samym posiedzeniu ma być głosowany zakaz edukacji seksualnej. Czyli mamy prawdziwe antykobiece kombo, inspirowane przez fanatyków religijnych z Ordo Iuris. Histerii tego, jak prawo w Polsce było opisane pod dyktando Kościoła katolickiego, chyba nikomu przypominać nie trzeba. Przypominać jedynie można, że mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w całej Europie. A Polki, które chcą dokonać bezpiecznego zabiegu, zmuszane są do wyjazdu do sąsiednich państw. Obecna, wyjątkowa sytuacja związana z wirusem COVID-19 sprawia, że niemożliwe będą wielotysięczne demonstracje, które już wielokrotnie powstrzymywały rządzących przed wprowadzeniem tego antyludzkiego prawa. Władza boi się tylko, gdy społeczeństwo protestuje na ulicach, pokazując swoją solidarność. Dlatego wykorzystanie obecnej sytuacji wydaje się tak perfidne. Zresztą to nie jest pomysł tylko naszych władz. Pod płaszczykiem walki z wirusem wiele państw wprowadza niedemokratyczne prawa z różnym skutkiem. Internetowy magazyn Vice opublikował listę 30 miejsc, które wprowadzają różne przepisy. Na tej liście nasz kraj uplasował się między Ugandą a Ganą. Wróćmy jeszcze raz do książki Klein. Podczas transformacyjnego szoku w latach 90. liberałowie spod znaku szkoły chicagowskiej byli w stanie wprowadzić wszystko, co tylko chcieli. Tym razem musimy być mądrzejsi i pomimo strachu związanego z wirusem zadbać o prawa kobiet do godności. Dlatego też... Wydawałoby się, że już gorzej być nie może, że koronawirus, który dręczy świat, też poniekąd wywołany został przez barbarzyństwo człowieka, dość sprawił nam bólu i cierpień, a tu jeszcze to. To, czyli piekło kobiet, które próbuje nam w tym trudnym czasie ograniczeń i izolacji zafundować autorytarny rząd PiS-u w Polsce. Plując na prawa człowieka oraz cynicznie wykorzystując społeczne ograniczenia, znów chcą decydować za kobiety, przepychając okrutny projekt fundamentalistów z Ordo Iuris, z sadystką Kają Godek na czele. A jakby tego było mało, zakazać edukacji seksualnej. Okrutnicy z PiS-u ze służalczą prezydencką marionetką, których nie obchodzi życie i zdrowie realnych obywatelek i obywateli, bo przez lata nie zadbali o zwiększenie finansowania służby zdrowia ani pensji dla całego personelu medycznego, ale o fundusze na medialną propagandę czy kościół, owszem. Teraz udrączonemu wirusem społeczeństwu chcą odebrać resztę praw i godności. Dlatego mimo ograniczeń pokażmy im raz jeszcze, że nie ma naszej zgody na ich działania. I także w Gnieźnie mamy przykłady słusznego sprzeciwu dla wszelkich zamachów na prawa człowieka, którymi są poszanowanie i realizacja prawa do samostanowienia oraz edukacji wolnej od cenzury czy religijnej indoktrynacji. Już w 2016 roku, także w Gnieźnie, uczestniczyliśmy w czarnym proteście, który zgromadził blisko 300 osób i stał się mocnym głosem mieszkanek i mieszkańców naszego miasta przeciw barbarzyństwu. Natomiast rok później, pod koniec lata, staliśmy się częścią obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Ratujmy Kobiety, czyli zbiórki podpisów pod projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. I podczas tego działania spotkaliśmy się z pozytywnymi reakcjami lokalnej społeczności. Niestety, na początku kolejnego, czyli 2018 roku, znów zostaliśmy zmuszeni do wyjścia na ulicę, bo tym razem kobiety zawiodła ówczesna parlamentarna opozycja, która zlekceważyła głosowanie w sprawie dalszego procedowania projektu Ratujmy Kobiety. Wśród tych, którzy zawiedli, znalazł się ówczesny poseł, a obecnie senator Paweł Arndt, pod którego biurem stanęliśmy z napisem wstyd. I wreszcie w marcu 2018 roku współorganizowaliśmy kolejny czarny protest, bo partia rządząca znów sięgnęła po projekt barbarzyńców ograniczający prawa kobiet i znów ten sprzeciw zyskał poparcie społeczne i ograniczył autorytarne zapędy władzy. A jakby tego było mało, jesienią zeszłego roku zostaliśmy zmuszeni bronić nawet tego, co jest absolutną podstawą, czyli prawa do wolnej i rzetelnej edukacji seksualnej
i po raz kolejny pokazaliśmy, że naszych ciał, umysłów i wolności nie oddamy podłym fanatykom. A teraz zobaczcie, jak możemy walczyć o nasze prawa w obecnej sytuacji. Wolność, kocham i rozumiem wolność, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolność, oddać nie umiem wolność.